Dziś, w 79. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, w Tarnowie, jak i w całym kraju, odbyły się obchody Dnia Sybiraka. Uroczystości rozpoczęły się od zapalenia zniczy i modlitwą przy symbolicznym grobie Sybiraków na starym cmentarzu w Tarnowie. To wspomnienie jest nam potrzebne, ono potrzebne jest, bo lata lecą, tym następnym pokoleniom. Stąd ta obecność tych dzieci jest rzeczywiście takim widocznym wyrazem, że pamięć z pokolenia na pokolenie musi być przekazywana. Dzisiaj, gdy jesteśmy krajem wolnym, cieszymy się tą niepodległością, to musimy pamiętać o naszych korzeniach, o tych pokoleniach, które walczyły o tą wolność, często oddały za nią życie, bo to jest nasz fundament, nasza podstawa naszej narodowej tożsamości. To jest tak, że jeśli dzisiaj chcemy zrozumieć, jaka jest Polska, jaki jest naród polski, czym się kieruje, jak zachowuje, to trzeba spojrzeć w nasze dziedzictwo. Później w Bazylice Katedralnej odprawiono mszę świętą w intencji poległych i pomordowanych na wschodzie. Po jej zakończeniu uczestnicy zebrali się pod pomnikiem ofiar stalinizmu, gdzie odczytano m.in. apel pamięci oraz odśpiewano hymn Sybiraków i rotę. Obchody tegorocznego Dnia Sybiraka w Tarnowie zakończył program artystyczny w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowie. 12 jednostek Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej gasiło nocny pożar budynku w cegielni Włókowej, gmina Lisia Góra. Zgłoszenie o pożarze strażacy dostali w niedzielę około godziny 23.30. Na miejscu pojawiły się jednostki OSP z Łukowej i sąsiednich miejscowości. Pożar był na tyle duży, że konieczne było wezwanie posiłków. W sumie w akcji wzięło udział ponad 50 strażaków. Spaliły się dwie hale magazynowe i suszarnia. Właściciel ocenił straty na około 50 tysięcy złotych. Postępowanie w sprawie przyczyn pożaru prowadzi policja. Policjanci Dąbrowskiej Drogówki zatrzymali kierującą, która przekroczyła dozwoloną prędkość o prawie 100 km na godzinę. Do zdarzenia doszło w sobotę na terenie gminy Bolesław. Policjanci zatrzymali do kontroli 42-letnią mieszkankę powiatu Dąbrowskiego. Kobieta w terenie zabudowanym jechała z prędkością 141 km na godzinę. Policja zatrzymała kierującej prawo jazdy oraz wręczono jej mandat. 42-latka otrzymała także punkty karne. Zgodnie z przepisami kobieta musi pożegnać się z prawem jazdy na 3 miesiące. Radość życia. Taki tytuł ma plener malarski, który właśnie odbywa się w Radłowie. Uczestnicy biorą także udział w warsztatach rękodzieła i warsztatach artystycznych. Pomysł spadł kilka miesięcy temu, w zasadzie nawet kilka lat. Jest to nawiązanie do tego, że w 1889 roku przyjechało do Radłowa 8 malarzy, którzy spędzili tutaj około tygodnia czasu, a później wspólnie namalowali obraz, który teraz jego replika wisi w bibliotece. W warsztatach dzisiaj uczestniczy 30 dzieci, które zostały wyłonione w ramach konkursu malarskiego odnośnie gminy Radów i ci laureaci z klas od 1 do, bo to były różne kategorie, czy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych jeszcze dzisiaj są i uczestniczą w tych warsztatach i każdy z nich dostanie do domu atrybuty malarskie, żeby to, co zobaczyli tutaj, żeby ćwiczyli w domu. Impreza zorganizowana w Radłowie po raz pierwszy zakończy się 22 września. Minioną sobotę w amfiteatrze letnim przy ulicy Kopernika oraz w hali Liceum Ogólnokształcącego odbył się piknik z pasją po zdrowiu. Ze względu na to, że jesteśmy w programie, objęci programem elitarnym Glinka Akademii, która się zajmuje szkoleniem dzieci i młodzieży w piłce siatkowej, w mini siatkówce, stąd takich pikników w całej Polsce odbywa się 16. My jesteśmy właśnie jednym, którzy szerzymy, propagujemy sport wśród dzieci i młodzieży i organizatorem tutaj jest właśnie Fundacja Małgosi Glinki, Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Tarnów. No i tak jak widać, gdyby może pogoda jeszcze, wiele atrakcji zaplanowanych, jednak pogoda nam sprawiła przykusa, ale dajemy radę, bo pomimo niepogody atrakcje dmuchane cieszą się dużym powodzeniem. Turniej mini siatkówki, jak widać, odbywa się, których jest tutaj 16 zespołów drużyn młodzieżowych oraz na amfiteatrze cały czas odbywają się dla mieszkańców miasta Tarnowa aerobik, również extreme power, nordic walking, cały czas walczymy. Gościem w specjalnym pikniku była siatkarka Katarzyna Mróz. Bardzo lubię uczestniczyć w takich imprezach, bo siatkówka była całe życie moją pasją i moją przygodą.
i fajnie, że mogę pomóc i pokazać młodzieży, jak ja to kiedyś robiłam. I fajnie, że jest tyle dzieci chętnych do uprawiania siatkówki. To jest wspaniały sport. Na pewno jest ciężki i trudny, ale jest naprawdę bardzo wdzięcznym sportem, zwłaszcza dla dziewczyn. Także ja się cieszę, że jest tyle chętnych dziewczynek do uprawiania tego sportu. Szkoda, że ta pogoda nam troszkę nie sprzyja, bo cały tydzień było ładnie i bardzo jest wiele atrakcji przygotowanych na pogodę. Ale mówię, fajnie, że dopisała ilość młodzieży i na pewno wszyscy się dobrze bawią. Podczas pikniku przeprowadzono zbiórkę na turnus rehabilitacyjny dla córki byłej zawodniczki UKS Jedynka Julki Bryk. Piątkowa porażka na wyjeździe z Odrą Opole 1-4 zdecydowała o tym, że Jacek Zieliński przestał być trenerem Słoni. Dziś zarząd klubu z Nieczyszy wydał oświadczenie w tej sprawie. Z dniem dzisiejszym zakończył pracę w naszym klubie pan trener Jacek Zieliński. Zarząd klubu pragnie podziękować trenerowi Jackowi Zielińskiemu za ogromny wkład pracy, zaangażowanie, współpracę oraz pełną identyfikację z klubem. Z całym przekonaniem możemy stwierdzić, że pan Jacek Zieliński to wielkiego formatu trener i człowiek. Życzymy trenerowi sukcesów sportowych na ekstraklasowych boiskach. Kto obejmie drużynę z Nieczyszy? Będziemy o tym informować.